Sikyo Sota, this is Sugar Oscar 9 Papa. Sugar Oscar 9 Papa, suck portable. Sugar Oscar 9 Papa, suck portable, Sikyo Sota. Cześć, dzień dobry, to Stefan Olga 9, Paweł Mariusz. Dzisiaj jest 30 kwiecień 2023, godzina 12.05. Udajemy się z moją całą ekipą i Adam SQ9 PPW sam też swoją rodziną, ale już poszedł jako pierwszy. Zaczęło kropić, pada deszcz. Auto zostawiliśmy na taki przełęczy gór słonnych, tam gdzie są serpentyny między Sanokiem a Przemyślem. Idziemy teraz tutaj, można powiedzieć, takim płaską drogą leśną. No i tyle z tej relacji. Jak na razie nie jest ciekawie, bo jest mokro. No co, zobaczymy co będzie dalej. Godzinka marszu, takiego swobodnego. Dotarliśmy do Góra Słonna, czy tam Słonny. 667 metrów nad poziom morza, czy tam 668. Warunki straszne, pada deszcz. Adam teraz tutaj zaczyna aktywację. Ja też spróbuję, chociażby cztery łączności zrobić. Jesteśmy przemoczeni, więc nie będzie dzisiaj za dużo wołania, ani zdjęć, ani filmu, bo po prostu mamy po prostu tutaj bardzo złe warunki. Chciałbym podsumować dzisiejszy wypad drugiego szczytu. Była to Góra Słonna, ewentualnie Słonny, 668 metrów nad poziomem. 667, jak to jest na stronie Sotlas. Warunki bardzo ciężkie. Rozłożyliśmy z Adamem antenę, ale w tym momencie była kumulacja opadu deszczu. Tak rzęsisty deszcz był, że po prostu zaprzestaliśmy nadawania. Z tego względu, że no, jesteśmy przemoczeni do ostatniej suchej nitki. Ja zrobiłem 8 łączności na 40 metrach. Bardzo szkoda, że to tak wyszło, jak wyszło. No ale cóż, czasami tak bywa. Albo śnieg, albo upał, albo deszcz nas tutaj przegoni. W gruncie po prostu rozdaliśmy parę punktów. To akurat był szczyt za 2 punkty. No i teraz udajemy się do samochodu. Nie powiedziałem, że zaczynaliśmy wędrówkę od przełęczy Przysłup. To jest na drodze krajowej 28. Dokładnie to jest sam szczyt wzniesienia, czy tam góry, gdzie droga pokonuje, czy tam wije się przez serpentyny. To jest taki mały zajeździk. Zostawiliśmy tam samochody. No i tutaj jest w granicach godziny drogi z tamtego miejsca. Można jeszcze też ten szczyt atakować od miejscowości Rakowa, ale tam jest strasznie pod górkę. No my tutaj z dziećmi od Adama, no i teraz wracamy. No i tak wracamy. Chciałem też dodać, że to jest czerwony szlak cały czas. Szczyt jest w drodze, czy tam w ścieżce, nie da się go pominąć. No i tyle. Dziękuję wszystkim. Przepraszam, że tak może mało materiału będzie z tego szczytu, ale warunki są dzisiaj tragiczne. Ja teraz wracając, idziemy pod górkę, bo ten szlak jest raz pod górkę, raz z górki. No i to tymczasem. Dziękuję wszystkim za łączności, za oglądanie filmów i do następnych szczytów. To Stefan Olga 9, Paweł Mariusz. Cześć, do widzenia, 73. Hej.